W tym filmie zastanowimy się, co się dzieje, kiedy mnożymy lub dzielimy przez 10, 100 lub 1000. Zacznijmy od takiego przykładu. Powiedzmy, że chcemy obliczyć, ile to jest 237 razy 10. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie obliczyć to sami. Jeden ze sposobów na wykonanie takiego mnożenia może być taki, że to jest 237 dziesiątek. To oznacza, że jeżeli zaznaczę sobie wartości dziesiętne poszczególnych pozycji, pozycja tysięcy, pozycja setek, pozycja dziesiątek, pozycja jedności, siedem dziesiątek zapisalibyśmy w ten sposób, trzydzieści siedem dziesiątek zapisalibyśmy w taki sposób, bo trzydzieści dziesiątek to to samo co trzy setki, a 237 trzydzieści dziesiątek zapisalibyśmy tak, bo dwieście dziesiątek to to samo co dwa tysiące. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, co właśnie zrobiliśmy. Wszystkie cyfry przesunęły się o jedną pozycję w lewo. Cyfra, która w liczbie 237 znajdowała się na pozycji jedności, teraz znajduje się na pozycji dziesiątek. Cyfra, która znajdowała się na pozycji dziesiątek, teraz znajduje się na pozycji setek, a cyfra, która znajdowała się na pozycji setek, teraz znajduje się na pozycji tysięcy. Brakuje cyfry jedności. Co w takim razie mamy wpisać na pozycji jedności? Coś musimy wpisać, nie możemy zapisać takiej dziurawej liczby, nikt nie będzie potrafił jej przeczytać. Ponieważ w wyniku tego mnożenia nie mamy nic na pozycji jedności, to wpiszemy tutaj 0. W takim razie 237 razy 10 równa się 2370. Najprościej można to zinterpretować w taki sposób, że jeżeli mnożymy liczbę razy 10. To wystarczy, dopisać 0 na końcu tej liczby po prawej stronie. Ale ważne jest też, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co tu się stało, że tak naprawdę przesunęliśmy wszystkie cyfry o jedną pozycję w lewo. Zastanówmy się, czy może takie przesunięcie odbywać się w drugą stronę w prawo. Powiedzmy, że chcemy na przykład 450 podzielić przez 10. I może już na to wpadliście, że jeżeli mnożenie razy 10 można wykonać przesuwając cyfry o jedną pozycję w lewo, to dzielenie przez 10 można wykonać przesuwając cyfry o jedną pozycję w prawo. Mamy czwórkę na pozycji setek, piątkę na pozycji dziesiątek, na pozycji jedności nie mamy żadnych jedności, zero, no i przesuwamy w prawo. To, co było na pozycji setek, trafia na pozycję dziesiątek, czyli czwórka trafia do dziesiątek. To, co było na pozycji dziesiątek, trafia na pozycję jedności, czyli piątka trafia do jedności. Nie mamy, co prawda, nic na pozycji jedności, ale gdybyśmy mieli, wykracza to, co prawda, poza ramy tego filmu, ale możecie sami zastanowić się nad tym, gdzie przenieślibyśmy cyfrę jedności, gdyby nie była ona zerem. Będzie o tym w innym filmie. 450 podzielone przez 10 równa się 45. Inny sposób interpretacji dzielenia przez 10, inny niż przesuwanie każdej cyfry o jedną pozycję w prawo, jest taki, że przy dzieleniu przez 10 usuwamy to ostatnie po prawej stronie 0. Idźmy dalej tym samym sposobem myślenia. Pomnóżmy 359 razy 100. Znowu zatrzymajcie ten film i spróbujcie najpierw samodzielnie. Podobnie jak poprzednio, można takie mnożenie wykonać na kilka sposobów. Można to zinterpretować jako 359 setek. Rozpiszmy znowu poszczególne pozycje. To są dziesiątki tysięcy, to są tysiące, dalej pozycja setek, pozycja dziesiątek i na końcu jedności. 9 setek możemy zapisać tutaj, 9 setek. 59 setek wyglądałoby tak, Ponieważ 50 setek to to samo co 5000 tysięcy, a 359 setek zapisalibyśmy tak. Bo 300 setek to to samo co 3 dziesiątki tysięcy. I ponieważ usunęliśmy cyfry z pozycji dziesiątek i jedności, to na tych pozycjach nie ma nic, czyli zapisujemy 0 i 0. I jak widać każda z cyfr przesunęła się o dwie pozycje w lewo. Cyfra, która znajdowała się na pozycji jedności, teraz znajduje się na pozycji setek. Cyfra, która znajdowała się na pozycji dziesiątek, teraz znajduje się na pozycji tysięcy. Cyfra, która znajdowała się na pozycji setek, teraz znajduje się na pozycji dziesiątek tysięcy. I wynikiem mnożenia jest 35900. Inny sposób interpretacji może być taki, że to jest to samo co 359 razy 10. Razy 10. I z poprzedniego przykładu wiemy, że kiedy mnożymy razy 10, przesuwamy każdą z cyfr o jedną pozycję w lewo. W takim razie, jeżeli mnożymy razy 10 dwukrotnie, to dwa razy przesuwamy o jedną pozycję, czyli przesuwamy cyfry o dwie pozycje w lewo. Też otrzymamy taki sam wynik jak tutaj. W takim razie w oparciu o to wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy, ile to będzie 75 tysięcy. Podzielone przez 100. Znowu zatrzymajcie film i najpierw spróbujcie sami. No dobrze. Widzieliśmy już, że przy dzieleniu przez 10 przesuwamy cyfry o jedną pozycję w prawo, a dzielenie przez 100 to właściwie dwukrotne dzielenie przez 10, czyli możemy przesunąć wszystkie cyfry o dwie pozycje w prawo i otrzymamy wynik dzielenia. Cyfra, która znajduje się na pozycji dziesiątek tysięcy, trafi na pozycję setek. Cyfra, która znajduje się na pozycji tysięcy, trafi na pozycję dziesiątek. Cyfra, która znajduje się na pozycji setek, trafi na pozycję jedności. I w związku z tym otrzymujemy 7 setek zamiast 7 dziesiątek tysięcy, 5 dziesiątek zamiast pięciu tysięcy i 0 jedności zamiast 0 setek. 750. Albo inaczej, podobnie jak w poprzednich przykładach, jeżeli dzielimy przez 100, i na końcu dzielonej liczby mamy zera, to dwa z tych zer po prostu usuwamy. Ale ważne jest również zrozumienie, dlaczego taki sposób dzielenia jest poprawny. Mam nadzieję, że widzicie już pewien wzór w tych wszystkich działaniach. Zróbmy dla pewności jeszcze dwa przykłady. 164 razy 1000 i od razu 198 tysięcy podzielone przez 1000. Jeszcze raz zatrzymajcie i jeszcze raz spróbujcie sami. Jeżeli zauważyliście już schemat, według którego mnożymy, to podobnie jak mnożenie razy 100 mogliśmy wykonać mnożąc dwukrotnie razy 10, tak mnożenie razy 1000 możemy wykonać mnożąc trzykrotnie razy 10. W takim razie 164 razy 1000 to to samo co 164 razy 10 razy 10 razy 10. I w takim razie możemy wszystkie cyfry liczby 164 przesunąć w lewo o trzy pozycje, czyli zamiast 164 będziemy mieli czwórkę zamiast na pozycji jedności na pozycji tysięcy i ma to sens, bo jeżeli pomnożymy 4 jedności razy 1000, to otrzymamy 4 tysiące. Szóstka, która znajdowała się na pozycji dziesiątek, trafi na pozycję dziesiątek tysięcy. Jedynka, która znajdowała się na pozycji setek, trafi na pozycję setek tysięcy. Żeby się wszystko zgadzało, musimy jeszcze uzupełnić pozostałe pozycje, czyli setki, dziesiątki i jedności. Na pozycji setek nie mamy nic, czyli wpisujemy 0. Tak samo na pozycji dziesiątek i tak samo na pozycji jedności. I wynikiem mnożenia jest 164 tysiące. I zgadza się to również z metodą dopisywania zer, z której korzystaliśmy wcześniej. Do liczby 164 dopisaliśmy 3 zera, bo mnożyliśmy ją razy 1000, a 1000 ma 3 zera. Teraz dzielenie. Ponieważ dzielimy przez 1000, to przesuniemy wszystkie cyfry o 3 pozycje w prawo. 1, 2, 3. Jedynka trafi z pozycji setek tysięcy na pozycję setek. 1, 2, 3. Dziewiątka trafi z pozycji dziesiątek tysięcy. Na pozycję dziesiątek i ósemka z pozycji tysięcy trafi na pozycję jedności, również o trzy pozycje w prawo. I znowu można to dzielenie wykonać tak, że jeżeli liczba, którą dzielimy, ma na ostatnich trzech pozycjach po prawej same zera i dzielimy ją przez tysiąc, przez jeden tysiąc, to można te zera po prostu skreślić i wynikiem dzielenia jest to, co zostaje po skreśleniu. Czyli zamiast jednej setki tysięcy będziemy mieli jedną setkę. Zamiast 90 000, czyli 9 dziesiątek tysięcy, będziemy mieli 9 dziesiątek i zamiast 8000 będzie 8 jedności, czyli wynikiem dzielenia jest 198.